Wydaje mi się, że za dużo na temat tych produktów nie muszę mówić, bo po prostu znacie te produkty. Ja bym powiem szczerze, zaczęła od tych jajek. Tego Mikołajka w sumie bardziej wziąłem, żeby spróbować, jak smakuje. Wydaje mi się, że to może być kiepskie, bardzo wręcz nawet kiepskie. Jajeczka mi się coś toczą. Dajemy na bok. No dobra. To zaczynamy od tego, zobaczymy, jakie tu będą niespodzianki. Czy to będą niespodzianki związane zaraz ze świętami? Nie wiem, zobaczymy. Tu mamy w tej paczce trzy jajka. Patrzyłam, jest to produkt niby włoski. Czyli ta czekolada może być niestety słaba. Otwieramy. O kurczę. Dosyć twarda ta czekolada jest. Dajemy czekoladkę na bok. Oczywiście będziemy to wszystko sobie jeść. Otwieramy. Troszkę przybliżę, żeby cokolwiek było widać. A, mamy takie różne fajne minki, kuleczki. Taka nam się wylosowała. A zobaczymy, jakie w ogóle są dostępne. Co możemy się spodziewać? No powiem Wam, bardzo bym chciała te palce. Ale czy się uda? Zobaczymy. Dobra. Otwieramy kolejne jajo. Oj, już mi od razu wypadły dwa jaja. Będę od razu sobie na bieżąco papierki sprzątać, żeby tu nie było takiego bałaganu. Nie wiem, czy to może ma wpływ, co tutaj jest na tym? Nie wiem. Ale będzie dzisiaj czekolady, powiem Wam, wow. Otwieramy. Dobra. Otwieramy kolejne. Nie no. Wow, popatrzcie. Świetne. Świetna buźka. To leci do śmietniczka. I czekolada mi się rozsypała. Momencik, tutaj troszkę uprzątnę. I otwieramy dalej kolejne jajko. Nie krywam, że najbardziej mnie interesują te jajka Maxi, bo mam w trzech kolorach. Otwieramy. Dzisiaj bardziej się chyba skupimy na właśnie otwieraniu tych jajek. Nie na smaku czekolady, tylko wow, coś innego. Otwieraniu jajek. Co to jest? Jejku, co to? Co to jest? Co to może być? A, wiem, co to jest, wiecie co? To jest taki uśmieszek. Tworzymy. Który montuje się do ołówka. Widzicie? Tu do ołówka się montuje i jest uśmieszek na ołówku. Fajna sprawa. Miłe zaskoczenie, powiem Wam. Widząc tutaj te buźki, nie spodziewałam się, że będę takie buźki miała w jajkach, a się okazuje, że jednak mam te buźki w tych jajkach. Dobra, lecimy dalej, dalej, lecimy. Kolejna rzecz, którą będziemy otwierać, jest to Kinder. Wziąłam wersję różową, czyli dla dziewczynek. Otwieramy tak, żeby tą czekoladę potem można było fajnie zjeść. No dawaj, Mikołajku, dawaj. Powiem Wam pierwszy raz to, będę miała pierwszy raz tu właśnie niby też Kinder. Ale fajnie, popatrzcie, jak fajnie widać. Nawet uśmiech Mikołaja. Super. Fajne. Dobra. Ale piękny zapach tej czekolady, powiem Wam, od razu czuć jest jajko.
różnicę, jeśli chodzi o zapach, to oczywiście odsuwamy sobie na bok, żeby nam czekolada nie przeszkadzała. To będzie chyba jakaś świąteczna wersja, bo jest ciemne jajko. Albo i nie, to właśnie kurczę. Czy to seryjna? Co tu mamy? Takie oto panie. I mamy taką panią. Co to za naklejka? Naklejkę przyklejamy sobie na ten plaster miodu. Powiem wam szczerze, że nawet nie wiem za bardzo, co teraz jest na topie w telewizji, co teraz dzieci oglądają, więc troszkę nie mam pojęcia, co to za jakaś super bohaterka. Zobaczcie, no ale niestety nie oglądam. Może wy, widzowie, będziecie się po prostu orientować, kto to w ogóle jest. Jakaś pewnie super bohaterka. Tak ona się fajnie prezentuje. Dobra, to teraz przechodzimy do najciekawszego, czyli Kinder Max. Powiem wam, że nawet nie wiem, od jakiego koloru za bardzo zacząć. Może zaczniemy od żółtego koloru. Ale będę miała czekolady. Żółty kolor Kinder Max. Otwieramy pomalutku. Ale czekolady, ja. Ciekawa jestem, czy też będą to takie super jakieś bohaterki, czy po prostu... Ale fajnie się otworzyło. Czy po prostu nie. Momencik sobie tu przerzucę, żeby mieć więcej miejsca. Dobra. Otwieramy. Ja powiem wam właśnie, pamiętam takie Kinder, te pudełka z Kinder, nie takie. Takie nie. U mnie właśnie były takie malutkie jak te, tylko właśnie otwierane jak to. Mogło być coś świątecznego? Jest! Jest! To chyba z bajki, to akurat kojarzę. To jest z bajki. Może też wam pokażę, co tu można mieć. Tu mam jakiegoś fajnego bałwanka na sankach, ale fajnie. Chyba fajna sprawa, tak, bo tu się go pewnie jakoś naciąga czy coś i on na tych sankach sobie fajnie jeździ, wystrzela. I wow, zasuwa, no ale fajna sprawa, fajna zabawka, miłe zaskoczenie. Zaczyna się to fajnie tak klimatycznie, świątecznie robić. Teraz zaczynam od niebieskiego, różowe zostawię na sam koniec. Niebieska to Kinder wersja dla chłopców. Otwieramy, ona w ogóle tak wygląda, fajna taka z bałwankiem. Otwieramy Kinder niespodziankę. Oki, pięknie czekolado, będziemy Cię potem wcinać, kurczę. Nie wiem, kto będzie Cię wcinał, ale ktoś Cię będzie wcinał. Kolejne jajko. Trzymamy kciuki, żeby była to kolejna jakaś zabawka świąteczna. Otwieram. Oj, coś nie mogę otworzyć. Może coś też będzie świątecznego? Jest coś świątecznego. Mam nadzieję, że się nie powtórzy, ale jest to znowu ten taki bałwanek. O, z jakąś naklejką. Taki bałwanek na lodzie, jeżdżący, co robi? Tu się, on się będzie kręcił, piruety będzie robił, wow! Powiem wam, no fajnie, to pierw może przykleimy sobie naklejkę. Przyklejamy naklejkę. Postaram się w miarę równo, ale aczkolwiek przykleiło się krzywo. Montujemy, jak go się montuje? No i co? A, on chyba jak będzie jeździł tak, jak on jeździ, to nie będzie widać, ale jak on jeździ, to będzie kręcił piruety. No super sprawa.
Tak mi się wydaje, to chyba jest jakiś bałwanek, bo jest marchewka, to na pewno jest to bałwanek. I przechodzimy do ostatniego. Oj, coś zaczynam chrypnąć. Koloru różowego z Mikołajem. Co obstawiacie, że co tu będzie? Piszcie na dole w komentarzu, co tu w tym jajku może być. Czy kolejny bałwanek? Czy może jakaś śnieżynka? Otwieramy kolejny. Ojej, ale mi się otworzyło jajko. To jest zupełnie inny kolor. Czy ja nie wiem, czy to będzie coś seryjnego. To może być jakaś seria. Czy obawiam się, że to może być jakaś super znowu bohaterka, tylko w wydaniu XXL. Ojejku. Tak, jest to jakaś super bohaterka. Pierw może zobaczymy, co tu jest, jakaś naklejka. Co tu może być? Taka jakaś bohaterka, oczywiście jest instrukcja obsługi. Wow, taki mam jakiś zegarek wyszczelający. Dobra, to przyklejamy. Myślę, że posłużę się instrukcją obsługi. Aczkolwiek nie jest to jakieś konieczne. Składamy laleczkę. Powiem Wam tutaj, chociaż te rzeczy z Kinder są fajnie dopasowane, bo powiem Wam, jak kupuję z Lidla te Kinder podróbkę, to są pakowane po 3, to niestety wszystko nie jest dopasowane i często jest tak, że po prostu trzeba to wciskać na chama. Mamy taką bohaterkę. Co tu jest? Na to musimy przykleić... O, lusterko, wow! Lusterko, na to musimy przykleić jakiś taki wzór. Pewnie to nie będzie idealnie równo, no ale jest. Dobra, przyklejone. W sumie to powinnam zrobić na końcu. Przyklejone, teraz to montujemy tutaj. No wskakuj. Jest, mamy. I to wszystko montujemy tutaj. Czyli to jest taka bransoletka. To będzie, podejrzewam, za małe na moją rękę. Ale taka bransoletka z lusterkiem. O, już wypalcowałam. I z jakimś drobiazgiem, który możemy tutaj dać. Myślę, no, że bardzo fajne. Dosyć fajne, udane dzisiaj otwieranie. Zaraz Wam pokażę, co mamy. Widzicie, mamy bałwanki, jakaś super bohaterka, fajne takie kuleczki, uśmieszki. I kolejna bohaterka. Takie coś nam się dzisiaj trafiło. Uważam, że kurczę, fajne, udane dzisiaj otwieranie Kinder Niespodzianek i podrób Kinder Niespodzianek. Aczkolwiek, jak dla mnie, największym zaskoczeniem właśnie były te bałwanki, a dlatego, bo to teraz jest w klimacie takim świątecznym, więc to jest bardzo, bardzo fajne. Mam czekolady, Matko Boska, ale to nie ma problemu, do zjem. Powiem Wam z czystej ciekawości, próbowałam sobie właśnie podróbki tych jajek i powiem Wam, że ta czekolada nawet całkiem dobra. Jest to ogromne zaskoczenie, bo często jest tak, że niestety te czekolady są słabej jakości, a o dziwo ta czekolada jest, właśnie ta podróba jest nawet.